Cześć, tutaj Ania i Mateusz z Dance From Home. Zapraszamy Was na lekcję pokazową kursu do choreografii nic dwa razy. Ruszamy na pięć. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem. Tada! Okay? Myślę, że damy radę. Słuchajcie, ustawiamy się naprzeciwko siebie, mniej więcej w odległości czterech kroków. Ok, z tej strony jest publiczność. Czyli z mojej prawej strony. Mhm, z mojej lewej. I teraz tak, dziewczyny, my stoimy bliżej publiczności. Czyli po prostu jak stoimy naprzeciwko siebie, mały kroczek do boku. Mhm, okay. Z mojej perspektywy, Ania jest delikatnie z prawej strony. Tak, okay? czyli każdy ma swój tor. ok? Mhm. I teraz tak, wspólnie ruszamy od nogi prawej. Czyli uginamy sobie prawą nogę, żeby się nie pomylić. OK, to jest prawa. I od tej prawej nogi robimy dwa kroki do przodu. Go. I jeden krok, drugi krok. Super. I właśnie wylądowaliśmy w takiej pozycji, mniej więcej, ok? Partner jest z mojej prawej strony. Partnerka z mojej prawej. Ok, mhm. spróbujmy, spróbujmy to zatańczyć do liczenia. Słyszycie pierwsze dźwięki w muzyce. Ruszamy na 5, czyli raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem. Czyli dwa wolne kroki, pięć, sześć, następnie siedem, osiem. Mhm. Żeby nam było wygodnie robić te wolne kroki, pamiętajcie o tym, żeby lekko zgiąć kolana, ok? Nie myślcie o tym, że tańczycie, tylko że idziecie na spacer. Wtedy na pewno będzie Wam wygodniej. Ok, robimy to ostatni raz. Uwaga. Raz, dwa, wewnętrzne. trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem. Ok, stąd pokazujemy Wam dalsze kroki. I raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem. Ok, nauczymy się tych kroków osobno, zwróceni wspólnie w tamtą stronę. Będziemy ruszali od prawej nogi do przodu, czyli stoimy na drodze lewej. Prawa noga wolna. Idziemy prawą nogą do przodu i myślimy o tym, żeby zrotować już prawą stopę w prawą stronę, okay? w ten sposób. Wchodzimy Pro. na nogę prawą, dostawiamy nogę lewą, nie przenosząc na nią ciężaru ciała, czyli wykonujemy takie tupnięcie lewą nogą w miejscu, to jest tak zwany TEP. Okay? Mm -hmm. I zrotowaliśmy się 180 stopni. Okay? Następnie idziemy lewą nogą po tym TEPie, do tyłu i tupiemy tym razem prawą nogą. Czyli zostajemy no z lewej, tupiemy nogą prawą. I teraz będziemy powtarzać tą samą akcję. Czyli idziemy znowu prawą nogą do przodu, rotując się w prawą stronę. Tep lewą nogą. Jesteśmy na nodze prawej. Lewa noga do tyłu i tep prawą nogą. Jesteśmy wciąż po tepie, na nodze lewej. Mhm. I powtarzamy. Spróbujmy. Jeszcze raz trochę szybciej. I prawa tep i lewa tep. Jeszcze raz. Prawa tep, lewa tep. Okay. Dla równowagi, tak jak podczas pierwszych kroków, uginamy nasze kolana. Tak, żeby się nie pomyliło, w którą stronę się obracać, możecie lekko się nawet popchać. Zobaczcie, lewą ręką w prawą stronę. Spróbujmy. Uwaga. I raz, dwa, trzy, cztery. I znowu pchamy prawy bark. Sześć, siedem, osiem. Super. Mamy nadzieję, że to jest jasne. I teraz mamy dla Was dobrą wiadomość, przynajmniej dla Panów, bo Panowie będzie to powtarzać cztery razy. Mm -hmm. okay? To są Wasze kroki. Tak, jest. zatańczymy to wspólnie, może od tych naszych pierwszych kroków. Okay? Czyli ruszamy na pięć od wewnętrznej. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem. Okay? Teraz pokazujemy, jak to wygląda. I raz, raz dwa, dwa, trzy, trzy cztery. cztery. 5, 6, 6 7, 8. 8. Ok, czyli zaczynamy w tej pozycji. Partnerka nadal jest delikatnie z naszej prawej strony. Jesteśmy na odległości jednego kroku i wykonujemy pierwszy krok, także zmieniamy się stronami. Ok, rotując przy tym naszą stopę. Tak, czyli pierwsze co, pamiętamy o tym, że mamy osobne linie, rotujemy stopy i zobaczcie, tak w łatwy sposób możemy się obejść. Jak jesteśmy już jak już zamieniliśmy strony, czyli obróciliśmy się 180 stopni, jesteśmy mniej więcej naprzeciwko siebie. I co teraz zrobić? Musimy lekko pójść krok do tyłu na ukos, tak? Leciutko na ukos w lewą stronę tak, żebyśmy znowu mieli te same. Tą samą odległość zachowaną. Tak, żeby partnerka nadal była z mojej prawej strony. I, I następnie powtarzamy. powtarzamy to samo. Czyli prawa, tep, naprzeciwko siebie, I lewa po skosie i tep. I znowu jesteśmy w tej samej pozycji. Okay? No dobra, to teraz robimy to dwa razy szybciej. Okay? Mhm. Może nie dwa razy szybciej, ale odrobinę szybciej. Uwaga i raz, dwa, dwa trzy, trzy, cztery, cztery pięć, pięć, sześć, siedem, osiem. Jeżeli podobała Ci się ta lekcja tańca, polub wideo, zasubskrybuj nasz kanał i znajdź nas na Facebooku, Instagramie i TikToku. A jeśli chcesz nauczyć się tańczyć krok po kroku, wejdź na dancefromhome.pl i rozpocznij kurs tańca online już teraz.